Przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Minecrafta. W dzisiejszym odcinku za każdym razem, kiedy kucniemy, wypada nam z kieszeni jakiś item. O, jak widzicie, tutaj przed wami stoi Szaku i jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, no to Szaku się dla was ukłoni i zobaczymy, co mu ciekawego wypadnie z kieszeni. Uwaga, klikamy! Tu chyba poszło coś nie tak i nie wypadło mu to z kieszeni. Oła! To musiało boleć. Swoją drogą, jakby się tak zastanowić, też bym chciał kucnąć i żeby wypadł mi diamencik. Bym był teraz bogaty. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Minecraft. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Ja dzisiaj mam koszulkę z Eevee, z moim pieskiem, która zajada popcorn i ogląda jakiś film 3D, więc polecam. Sklep Pixie Shop znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Dobra, mam do was pewne pytanie. To jest kura czy mały orzeł? Bo on nie wygląda mi na kurczaka. To jest kaczka, dzbanie. On kaczka wygląda... To jest kurczak, co ty gadasz? Ale to będzie kogucik, ja wam mówię, zobacz jaki z zadziora. Oba. Ale już nie będzie. No to był. Zmienił się w jajko, zobacz. Zmienił się w jajko. I patrz, on teraz wyskoczy. No dawaj. Dobra, nie wyszło. No dobra. Moja sztuczka była słaba, ale ja wam coś mogę pokazać. Nowa umiejętność. No, ja już się boję. No, pokaż nową sztuczkę. Patrz, patrz, patrz. Szaku! Co ty robisz? Patrz. Czy ty przy nas bzisz tak bez pardonu? Stary? Nie bzisz, nie bzisz. Tam jest toaleta. Pa, jaki klocek, umiesz tak? Wiesz, tak to bolało? Taka pochodnia, weź to wydal, chłopie. Stary, ja ci współczuję. Nie, dobra. Na pewno musiało boleć, że ty wystrałeś zbroję? No, taka widzisz, jaka kolorowa fajna. Dobra, sprawdźmy, czy ja też to potrafię, uwaga. O, też, kurde, nie, ładnie mam. No to jest. Ej, a ja ale też tak niby że ja umiem zjadłem złotą marchewkę? No pokaż Dzejdzejka. Dzejdzejka od razu od razu zjadłem to miecz. Nie no, ej, to jest coś pięknego, jaka ja to, marchewkę ja to zjeść. Tylko takie itemki, a nie jakieś zbroje metalowe. Szaku, nie wiem co on tam jadł, ale nieważne. Mam pewien pomysł. Zrobimy sobie teraz challenge. Ja z Szakiem będziemy... No. Przez 5 minut i musimy z tego co zbudować gliniankę. Najlepszą kryjówkę. Kto zbuduje lepszą? Wygrywa dzisiejszy odcinek. Dzejdzejka, ty jesteś najlepsza w Minecrafta i to w ogóle nie podlega żadnym kurczę dyskusjom. I dlatego będziesz szefową, królową i będziesz oceniała nasze prace, okej? Nasze glinianki. Zaczynamy tak, tutaj mamy ścianę, która nas oddziela. Ty budujesz z tamtej strony, ja buduję z tej strony. To już zaczynamy? No oczywiście już dawno był start. 3, 2, 1, start. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Nie może, spadaj, nie zaglądaj mi pod okienko, okej? Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Proszę też nie oszukiwać. Dobra, trzeba jakoś tutaj fajny domek zbudować. Nie wiem z czego jeszcze dokładnie. Dzejdzejka, ty musisz oceniać naszą kreatywność, pamiętaj. Nie możesz tak o sobie chodzić i o fu tutaj gadać, bo to będzie jedna z lepszych glinianek na świecie. Okej, okej, podnośmy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ten cały czas, dobra. Ja robię, dam ci czas i trochę prywatności. Szaku ma cały czas robotę, nie? Ale o ty, Szaku, ty musisz się pospieszyć, bo on już dużo ma, a ty jeszcze nic nie masz nawet. O, spokojnie, spokojnie. Szaku na razie kastuje sobie itemki. Jazda, 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 jazda. Jaka jest koncepcja? Czy to będzie parterówka, czy to... A, dobra. Jak są schody, no to raczej chyba parterówki pani dyrektor nie będzie, co? Osiołek się nawet zainteresował tym. O, mam osiołka, tutaj jeden punkt dla mnie, proszę. Jaki punkt, jaki punkt? O kurde, ty to ten? Tego? To ja. Ty to ten tego? Za osiołka? Za osiołka? Ty to urodziłeś? Tak, dokładnie. Musisz mi uwierzyć na słowo, serio. O nie, zobacz, idzie do ciebie, Krystian, idzie do ciebie, to co? A, mój wyrób idzie do ciebie. Wyrób? Zobacz. On trochę przegnił, nie? Ej, nie, czemu się to tak pojawia? Ja też nie mam kompletnie pojęcia, Szaku. Ej, to nie jest lama, tylko alpaka, tak? To jest alpaka? Tak, to jest alpaka, dokładnie. Nie no, ten ma na chacie alpaki. Ej, ale proszę mnie nie atakować, ja tu tylko pracuję. Ej, jaki zombiak tu przyszedł do mnie? O co chodzi? To Szaku ci podstawił. Szaku, nie wolno, minus jeden punkt dla Szaka. Ja ci sięgam. No JJ, nie no, że dobra faworyzacja jest ewidentnie. Minus jeden punkt dla Szaka mi się wydaje, nie? JJ-ka, przypominam, że musisz to oceniać, że musisz ocenić szyby, musisz ocenić okna, no, czy są... na razie to nie ma nic do ocenienia. Ale zobacz, ty tam nie wymyślaj, co? No jak, no domek, kryjówka, tak? Dobra, mój domek jest tragiczny. Okej. Szaku... Ale mi się podoba. Trochę masz tu bałagan, o, wiesz, tak... To. Na razie są takie podstawy. Tak, no bo kurczę, to nie jest takie proste, wiesz, zbudować domek, kryjówkę. Ale widzę, że umeblowanie już jest, a nawet jeszcze dachu nie ma, okej. Tak, u mnie wszystko idzie pełną parą, no co ty. Pani, szefowa, kierowniczka. Co to tam na środku jest? Co to będzie? To jest latarnia, to się świecić będzie. Idę, ale co to jest? On mi tu specjalnie respi, ja to widzę, on te jaja. Jaki respi? Kto respi? Dobra, nie, no -1 punkt dla niego, co to jest za zachowanie? Halo. Proszę się nie kłócić, skupić się na swojej pracy. Coś mi bije, coś mi bije! Co to jest za świnia? Dzika z Afryki, taki guziec! Guziec, taka świnia z Afryki. Nie, bardzo mi się nie podoba ta sytuacja. Co to? Kto mi tutaj sabotował? Znowu? Coś latającego? Ten dom jest już nawiedzony, jeszcze się nie zbudował, a już jest nawiedzony. Tak. No, jak tam się bawicie? Załoga. A dobrze, załoga G, MacGyver i Pipi. Ej, no i nie żyje. No i bardzo dobrze, odpadasz. No ej, stąd, idź stąd! Nie no, creepera mi zrespił, pani, halo! Ej, proszę się uspokoić. No i co ją teraz robić? Panie Farell. Tak! Odej, JJ! Nie no, JJ! Czas mija, Szaku! Ja bym to zmieniła na jakąś piwnicę na przykład. Nie no, JJ-ka, jedź mi stąd! Ja chcę zobaczyć. No nie no, wszystko mi zepsuł. Nie no, lightowo tam gadasz głupoty jakieś. Masz przegrane w tym momencie. Ja potrzebuję jakichś szklanych rzeczy, szyby, te sprawy, nie, no, żeby okna były. Panie kierownik, ile zostało czasu? Już dawno jest po czasie, już jest 8 po. Mieliście 3 dodatkowe minuty, które zmarnowaliście na ryspienie. Pierdu. U mnie dobrze idzie cały czas. Dobra, koniec. Okej. Proszę zobaczyć mój domek. Dobra, to najpierw oceniam Farella. Po pierwsze jest bardzo duży bałagan, tutaj jest dużo itemów, leży pełno. No, już podnoszę. Proszę to posprzątać, tak. Nawet kwiatek jest zasadzony przed wejściem, tulipa specjalnie dla pani kierownik. No. Ojejku, co tu się dzieje? Dobra, co to jest? To jest jakieś takie... Można sobie postać i pośpiewać. Ołtarzyk, tak? Przez okienko, tak? Dobra. Tak. Tutaj łóżko, piecyk. Tak, można się przespać, można sobie coś ugotować. To nie piecyk, ale niech będzie, że to jest piecyk. Pod schodami. Tu mamy taki... Nie, to jest spiżarnia ze świniami. Zobacz pani, tu się świnia respi. A tutaj miało być drugie piętro, ale jeszcze nie zdążyłem. No. Okej, no dobra. No to minusem jest to na pewno, że nie ma dachu i jest umeblowanie, a nie ma dachu, więc... No ale mieszkamy w Kalifornii, nigdy nie padało tu jeszcze. No, nie wydaje mi się, dobra. Okej, to mam ocenić w skali od 1 do 10, tak? Kochaną lamę miałem jeszcze. Tragedia, ma lawę wylaną, nie. Lamę, jaką lamę? Tutaj hoduję. Lawę masz wylaną, gościu. A, jeszcze masz lamę na chacie, okej, super. Ale mi się tam lawa rozlała, proszę panią. Nie no, kurde, lawa też jest. Nie no, czemu ma taką Ja już nie wiem, co mam o tym sądzić. Pójdźmy do Szaka. Zanim pani zacznie oceniać, tutaj dam taką miksturkę, żeby się lepiej oceniało. Proszę sobie wypić, będzie lepiej się patrzyło na tą bazę. Okej, sprawdźmy. Dobra, po pierwsze... I co to jest niby? Nie ma normalnych drzwi. Gdzie są drzwi jakieś? No były tutaj, wejście ewidentnie było. A nie, czekaj. Ja też nie miałem drzwi, to prawda, bo nie udało mi się zdobyć, Ja miałem, ale tutaj ktoś mi zniszczył. Nie powiem kto. Ej, czemu zniszczyłeś mi knobitkę? Halo! Nie, no dobra. Dobra, wejdźmy, sprawdźmy, co jest w środku. Czy panią, co to jest? On jakieś osły tutaj trzyma. Jest straszny bałagan, bo nie ma... Nie no, nic tu nie ma, to jest straszny bałagan. Ale Farell znowu światło puścił, także chyba... Nie da się patrzeć, powiem tak, nie da się patrzeć na to. To jest latarnia, uwaga, jak sobie pani wejdzie prawym przyciskiem, to są magiczne rzeczy, także to jest super. Za to 2 punkty, minimum. Magiczne rzeczy miałeś? Niemożliwe, że to są jakieś... Magiczne rzeczy, nie? On ma bambusa na środku, w ogóle nie powinno iść. Ja mam bambusa na środku domku, tak? A to nie masz, halo? Jest mi bardzo ciężko. Nie, no co on robi? A ty nie masz domku! Proszę panią, co? Nie da się duchać! Jak chciał kogoś zaprosić? Jeszcze w dodatku dziewczynę na randkę. Panią rzadkiewkę. Dobra, powiem tak. Takie creepery. Gdybym miała zamieszkać w jednym z tych domów, to na pewno wybrałabym dom Farella, no bo był bardziej bezpieczny. Tak, to jest bezpieczne, przecież to się pali, tu lawa jest wylana, halo, dobra, nie Jedynym plusem jest to, że masz piwnicę. Powolnienie nie, no jeszcze robaki ma na chacie! No nie, no to jest Szaku. Nie, no Szaku, nie, no nie, no, wybacz. Dzejdzejka szukała plusów, ale się nie da, no nie, niestety. Konkurencję wygrywa ewidentnie pan Łyba. Dobra, czas na drugą konkurencję, jesteście gotowi? Kto pierwszy zdobędzie całą zbroję i mieczyk? Raz, dwa, trzy. Go, 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 go! Nie, no nic nie mam. Dawaj, dawaj to. Ja już mam połowę zbroi, także o, nawet już masz połowę zbroi? Ja nic nie mam. Nie no, Szaku jest najlepszy w tej konkurencji chyba. Ja nawet nie mam jeszcze mieczy. Jest! Zbroja! Są buty! Jeszcze spodenki! Ale idzie, ale idzie! No skąd wy to macie? Ja nic nie mam. Jeszcze mieczyk! Mam miecz, ja mam miecz, mam miecz. Nie no, Szaku ma pierwsze miejsce. Dobra, miałeś najgorszą chatkę, ale miałeś najlepsze itemki. Ale tu jest bałagan z tymi itemami, ja dziękuję. Ty, Dzejka, co ty? Czemu masz głowę? Smoka, co? Dobra, jestem! Dobra, chodźcie, musimy teraz podsumować, kto jakie itemy podniósł, dawaj ta. Okej. Nie. Jaki masz, Szaku, hełm? Steve'a, tak? No, Steve'a. A to nie jest hełm. Ale mam też złoty, ale wolę Steve'a. Dobra, Szaku ma Steve'a, ja mam skórzane, JJ'ka ma smoka. Wygrywa, jeżeli chodzi o hełmy JJ'ka. No, JJ'ka, jeden punkt. Ja mam złotą zbroję, lepszą od Szaka, ale JJ'ka ma... Nie, żelazna jest lepsza, Nie, złoto to złoto. Tak, nie. Żelazna. No nie no, stary. JJ, no chłopie. Złoto jest droższe. Wygrywam ja, jeden punkt. Teraz lecimy ze spodniami. Ja mam szmaciaki jakieś totalne. Ja mam kolczaste. Szaku? Ja mam neterytowe. Dobra, Szaku punkt. No. Czyli każdy z nas ma po punkcie. Uwaga! Decydująca runda! Szaku ma diamentowe! Buty JJ'ka, lejemy go! No dawaj. I teraz macie przerąbane. O gościu. Lej go! Bo on wygrał. Nie. Dawaj go JJ'ka. W lawę go. On ma totem frajer pompka. Chodź to! Jazda z nim JJ. Tak jest. O to chodzi. No, odsłoń się. Nie zrobiliście. Nie, może we dwóch na jednego. Leżę! Nie, no dobra, łatwo. Bo miał tarczę, frajer pompka. Ja miałem 0 HP. Ja się tak nie bawię. Dobra, nara. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Szaka i JJ'ki. Link do ich kanału znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!